przedstawię naszą propozycję uchwały. Działając zgodnie z artykułem 82 Konstytucji RP, który stanowi, że obowiązkiem obywatela polskiego jest wierność Rzeczpospolitej Polskiej oraz troska o dobra wspólne, mając na celu rozwiązanie kryzysu parlamentarnego, dbając o zachowanie spokoju społecznego, Sejm RP podejmuje uchwałę o przeprowadzeniu reasumpcji trzeciego czytania rządowego projektu ustawy budżetowej na 2017 rok. Odpowiednie druki. Senat właśnie przyjął budżet bez poprawek. No to rozumiem, że to sytuacja jest taka, że to oznacza, że PiS nie chce żadnego porozumienia. Na 19 zwołujemy klub Nowoczesnej w budynku G. No a teraz będę szedł na posiedzenie Konwentu Seniorów. Rozumiem, że to jest informacja sprzed chwili, bo ja... To jest o czym rozmawiać w ogóle? To jest o czym rozmawiać? No, szedłem do Państwa nie wiedząc o tej decyzji Senatu. Wiem, że prace się rozpoczęły, ale tak naprawdę oznacza to, że się zakończyły. No i pole manewru wydaje mi się jest prawie, że zerowe. Także wydaje mi się, że zaraz przyjdziemy tam i rozejdziemy się i będzie konflikt tak naprawdę parlamentarny na sali sejmowej. My jeszcze raz deklarujemy, że mównicy zajmować nie będziemy. To byłoby rozwiązanie, które by zalegalizowało zgodnie z prawem budżet na 2017 rok. Tak, ale już nie chcę mówić, no to proszę Państwa, zobaczymy też, jaka będzie dynamika wydarzeń, czy posiedzenie zostanie przeniesione na salę kolumnową, czy będzie blokowany fotel marszałka, czy też nie. Jest dużo znaków zapytania, w zależności od postępowania będziemy reagować. Jeszcze raz, dialog jest potrzebny, ale na gruncie prawa. No ważne też, żeby przyjmować formy, które są akceptowalne, ale jednocześnie stanowcze i skuteczne. Zobaczymy, zaraz się dowiemy, jaki jest pomysł PiS-u na... No to naprawdę dalsze trwanie w konflikcie i niepewności budżetowej na 2017 rok. Jeszcze raz, nie będziemy okupować mównicy sejmowej, chyba żeby doszli do wniosku, na przykład, żeby naszych posłów wynieść przed rozpoczęciem, ale to wydaje mi się byłoby absurdalne, 20 parę dni nie wynosili, teraz mieliby wynieść. No, eskalacje konfliktu zawsze są ostro odpowiedzialne. Nam nie chodzi o eskalację, ale poszanowanie prawa i szukanie rozwiązań w ramach prawa.